Makabryczne odkrycie naukowców. 200 kręgosłupów nabitych na trzcinę. Makabryczne odkrycie naukowców w Peru. Ten rytuał przeraża. Badacze kultur prekolumbijskich dokonali makabrycznego odkrycia. Prawie 200 ludzkich kręgosłupów nawleczonych na trzciny. Najbardziej zaskakujący jest powód, dla którego Inkowie dokonywali tego rytuału. Zespół naukowców dokonał w Peru makabrycznego odkrycia. Ten rytuał przeraża. Peru to państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, leżące nad Oceanem Spokojnym. Jest to trzeci co do wielkości kraj kontynentu po Brazylii i Argentynie, a jego stolicą jest Lima. Peru słynie głównie z Machu Picchu, najlepiej zachowanego miasta Inków. Pracujący w tym kraju zespół naukowców wykopał prawie 200 ludzkich kręgosłupów nawleczonych na łodygi trzciny. Sądzą oni, że mógł być to, nieudokumentowany wcześniej w tym regionie, sposób leczenia zmarłych. Kręgi masłupach, bo tak nazwali je naukowcy, znaleziono w grobach w dolinie Inha na południu Peru. Z badań opublikowanych w czasopiśmie Antiquity dowiadujemy się, że powstały one między 1450 a 1650 rok, czyli w okresie, gdy miejscową ludność nawiedzały epidemie i głód. Pojawili się tam też wtedy kolonizatorzy. W 1533 rok. W dolinie Inha było ponad 30 tysięcy gospodarstw, a 50 lat później zostało ich już tylko 979. Autor badania podkreśla, że w okresie kolonialnym rabowanie grobów rdzennych mieszkańców było powszechną praktyką. Kradziono przede wszystkim przedmioty wykonane ze złota i srebra. To szło w parze z próbami wykorzenienia miejscowych praktyk religijnych i zwyczajów pogrzebowych. Tłumaczy. Wsadzanie łodyg trzciny w kręgosłupy zmarłych miało więc naprawić szkody wyrządzone przez kradzieże i przywrócić integralność ciała z duchem. Badacze, którzy dokonali odkrycia, uważają, że kręgi na słupach były odpowiedzią tubylców na europejski kolonializm. Machu Picchu, miejsce mocy Peru słynie z Machu Picchu, miasta położonego na wysokości 2090-2400 m nad poziomem morza. W peruwiańskich Andach. To również jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie, jeden z siedmiu cudów świata i odwiedzane przez miliony turystów miejsce mocy. Machu Picchu z trzech stron otoczone jest rzeką Urubamba i osłonięte szczytem Huayana Picchu. Machu Picchu odkrył w 1911 roku amerykański naukowiec Hiram Bingham z Uniwersytetu Yale. Latem przybył on do Peru i rozpoczął poszukiwania ostatniej stolicy Inków. Gdy badacz i jego ekipa dotarli do doliny Urubamba, miejscowy rolnik opowiedział im o ruinach położonych na szczycie góry. Człowiek ten nazwał szczyt góry Machu Picchu, co oznacza w języku Quechua język Indian Quechua, używany w Boliwii, Kolumbii i Peru, stary szczyt. 24 lipca, po długiej wędrówce ekipa Binghama spotkała grupkę młodych chłopców, a jeden z nich wskazał im wejście do miasta Machu Picchu. Tym sposobem Hiram Bingham został uznany za odkrywcę miasta Inków, choć nie ma pewności, że nie zrobił tego przed nim ktoś inny. 7 lipca 2007 roku Machu Picchu zostało wpisane na listę siedmiu cudów świata. Niedawno polscy badacze odnaleźli w ruinach miasta Inków system kanałów i nieznanych do tej pory budowli. Jak się jednak okazuje, Peru ma do zaoferowania naukowcom zdecydowanie więcej.